Dzień dobry, a moimi państwa gościem jest aspirant Marzena Boratyńska z łuskiej drogówki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Akcja Znicz, jak te statystyki wyglądają, jeżeli chodzi o środek tak naprawdę tego długiego weekendu? Jak słyszeliśmy w Łuskim to 35 wypadków, dwie śmiertelne, 50 radnych. To na tle na przykład zeszłych lat są dobre wyniki? To są uważam bardzo dobre wyniki, chociaż bardzo niepokoi nas nadal wysoka liczba ujawnionych nieczęśliwych kierowców. 44, 44 w, w całym województwie. Całym województwie. To troszkę tak świadczy o tym, że już nas mieszkańcy naszego województwa słuchają, niemniej jednak zdarzają się te przypadki, że jeszcze wsiadają za kierownicę po alkoholu. Alkohol niestety jest tak jakby najbliższym towarzyszem wypadku drogowego, najbliższym. osoby, które wsiadają za kierownicę będąc w stanie po użyciu alkoholu czy w stanie bardzo często są sprawcami wypadku. Ale kiedy patrzymy na te statystyki już w skali ogólnopolskiej, no to już robi się gorzej. 223 wypadki, 21, 21. 21 osób, 21 osób zginęło. 230 radnych, no takie liczby potrafią przerażać. No potrafią przerażać i my rok w rok to samo do państwa mówimy i to, o to samo apelujemy. Przede wszystkim o to, o rozwagę za kierownicą, o to, żebyście państwo siadali trzeźwi za tą kierownicą. Jeżeli nie musicie korzystać ze swoich pojazdów, zostawcie je w domu. A my wszyscy oczywiście zdajemy sobie sprawę, sami mamy rodziny, domy, że czas, kiedy właśnie, który teraz mamy, czyli czyli ten czas, kiedy będziemy się spotykać ze swoimi i bliskimi, odwiedzając swoich Swojej rodziny na, na, na cmentarzach, gdzie jedziemy gdzie zapalić czy, czy, czy świec, świecę, czy, czy też złożyć kwiaty, wyrażając swoją pamięć, żebyśmy po prostu rozsądnie ten czas spędzili. Apelujemy bardzo często o co? O to, żeby tak, jeżeli Państwo jesteście tu na terenie miasta i spotykacie się, żebyście no, nie korzystali z tej uciechy, jaką jest alkohol, bo to bardzo często jest przy spotkaniach rodzinnych, ale też i a, kiedy wychodzicie z domu palujemy o to, żeby zabezpieczyć odpowiednio dom, ponieważ ten czas, to jest czas, kiedy złodzieje no, nie próżnują. To A właśnie jest... o tym się nie mówi. Głównie mówi się o wypadkach drogowych, mówi się o nietrzeźwych, natomiast złodzieje rzeczywiście wykorzystują, że jesteśmy na, wśród bliskich zmarłych, że jesteśmy na cmentarzach? Łódzka Policja cały czas o tym przypomina, już od wielu lat, żeby przede wszystkim wychodząc z domu, sprawdzić czy zabezpieczyć odpowiednio swój dobytek. Poprosić sąsiadów, jeżeli wjeżdżamy dalej, żeby zerknęli na, na, na to nasze mieszkanie. Natomiast tutaj bardzo często apelujemy do pań, które odwiedzają łódzkie nekropolia, żeby pilnowały swoich toreb. Nawet wczoraj policjanci z, tutaj na terenie miasta Łodzi przypominali kobietom o tym, jak należy nosić torebki, ponieważ bardzo często zdarza się, że te torebki w momencie, kiedy sprzątają panie na, na grobie swoich Bliskich. Zostawiane, no, są, tak, zostawiane są przy grobach. No i kobieta idzie po wodę, czy też wyrzucić śmieci, a to jest naprawdę okazja dla złodzieja. My to cały czas m, oczywiście o tym przypominamy i tutaj nasze służby kryminalne po, cały czas po łódzkich cmentarzach chodzą, patrolują, tak, żeby ochronić mienie tych osób. A to nie, Wracając jeszcze do wypadku, wracając jeszcze do tej sytuacji e, na drogach, policja apelując co roku, nie ma wrażenia, że to jest taka trochę syzyfowa em, praca, bo te statystyki przecież się wahają. Raz lepiej, raz gorzej. A w, ma, mam wrażenie, że kierowcy, e, jak jeżdżą za szybko, jak e, siadają po alkoholu e, do, do samochodów tak My wsiadali. nie uważamy, że to jest syzyfowa praca. My po prostu co roku przypominamy, po to, żeby żyło nam się bezpieczniej, po to, żeby było nam lepiej, po to, żebyśmy cali wrócili do domu. E, lepiej cztery razy przypomnieć. age i żeby do wypadku nie dopuścić, niż po prostu raz zaniechać takiego przypomnienia i mieć ogrom tragedii na drogach. Jesteśmy w środku tego dłuższego weekendu. Tak naprawdę cała kumulacja druhu na cmentarzach czeka prawdopodobnie jutro. E, wszystkie nekropolie w województwie łódzkim. E, kilkudziesięciu policjantów w jakiś szczególny sposób e, przygotowuje się do tego, do tego dziękuję, dnia? Pamiętam, że nie kilkudziesięciu. Kilkudziesięciu tysięcy, przepraszam. Kilkudziesięciu Oczywiście. tysięcy w skali kraju. Oczywiście. Na terenie samego miasta to jest blisko 1500 policjantów, którzy będą e, pilno porządku. Przede wszystkim na co musimy zwrócić uwagę w, w trakcie jutrzejszego dnia. Już dziś, już dziś w godzinach popołudniowych zmieniają się organizacje ruchu, na, choćby na cmentarzu przy Szczecińskiej czy na Dołach, czy na Zarzewie. Chociaż zastrzegamy sobie tutaj taką możliwość, że jeżeli ten ruch będzie bardzo duży przy cmentarzach, możemy tą zmianę organizacji ruchu wprowadzić wcześniej. Na pozostałych cmentarzach to będzie jutrzejszy dzień, jutro 6 rano, więc nie jeździmy na pamięć Zwracam uwagę na znaki i przede wszystkim zwracam uwagę na to, co mówią kierowcy. Co takiego jest niepokojącego przez te kilka dni, co obserwujemy? sposób parkowania i taka nieuprzejmość wśród kierowców kilka suczek parkingowych typowych suczek parkingowych przy wyjeżdżaniu przy, przy wyjeżdżaniu przy, przy wyjeżdżaniu na, na miejsce na miejsce parkingowe i takie troszkę bym powiedziała troszkę nieuprzejmości w, kierowców w, w względem siebie czyli to po prostu nerwy biorą górę no i tak bo nerwy, każdy szuka śpiech, tego każdy szuka, pośpiech tak. nerwy pośpiech brak czasu każdy szuka swojego miejsca parkingowego każdy chce podjechać jak najbliżej e, Bramy cmentarnej. A tak naprawdę, proszę Państwa, nie da się podjechać jak najbliżej. Trzeba się na to przygotować, że mimo, że samochód, to będzie dlatego, trzeba jeszcze Dlatego się. tak bardzo tutaj apelujemy do Państwa, że jeżeli tutaj w mieście będziecie Państwo poruszali między naszymi ludzkimi cmentarzami, korzystajcie Państwo z komunikacji miejskiej. Po pierwsze, szybciej. Po drugie, bezpieczniej. Po trzecie, nie trzeba szukać miejsca parkingowego, szukać miejsca parkingowego ale jeszcze i można naprawdę w bardzo bliską odległość bramy cmentarnej podjechać, komunikację miejską. Czego się nie da zrobić naszym prywatnym samochodem? Korzyści jest dużo. Tylko trzeba chcieć z nich skorzystać. Czyli co, wychodzimy wcześniej, jeżeli decydujemy się już na samochód, wychodzimy trochę wcześniej, uzbrajamy się w cierpliwość, zostawiamy. I słuchamy przede wszystkim I słuchamy policjantów. policjantów bądź i, bądź. To, będą, to nie tylko są policjanci, to są również strażnicy miejscy, którzy nam y, pomagają, jak co roku w przeprowadzaniu akcji znicz. Y, słuchajmy się tych służb porządkowych tego, co nam. Nie wjeżdżajmy za taśmy, które są, są ustawione, bo one są ustawione z jakichś powodów. Nie dlatego, że Państwu przeszkadzać, tylko trzeba zabrać. Ubezpieczyć, czy przejście dla pieszych, czy też drogę dla rowerów, bo nasi mieszkańcy również rowerami dojeżdżają na, na teren naszego miasta. I pamiętajmy, że jeszcze jednej rzeczy, pomimo że na terenie miasta nie obowiązuje nas noszenie elementów odblaskowych, miejmy jakiś odblask ze sobą. szczególnie wieczorem, ułatwimy sobie wszyscy życie na wzrost. Tym bardziej, że teraz robi się wcześniej ciemno, jest bardzo zmienianie czasu. To już jest zmrok i, i trzeba po prostu uważać, a wielu łodzian chyba dojeżdża właśnie wieczorami na cmentarze. To znaczy, jest równie z tego, duży z tego, uważamy, to są takie dwie tury. Rano wszyscy przyjeżdżają, czy pamiętając o swoich bliskich, którzy, którzy są na cmentarzach, którzy są pogrzebani, natomiast wieczorem jeszcze raz się odwiedza ten grób i to są dwie takie... I znowu dwie. ruch jest Tak, pierwszy ruch jest bardzo wzmożony. A nie ma tego pośpiechu już wieczorem? Czy, nie, czy wieczorem, już, wieczorem już nie ma tego pośpiechu. To już jest raczej taka zaduma, takie wrócenie na ten grób, popatrzenie, czy wszystko jest w porządku, czy może coś trzeba poprawić. To też Ponowna, ponowny moment, kiedy jesteśmy z naszymi bliskimi, kiedy możemy jeszcze postać, powspominać i, 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 i tak naprawdę być. W tu jeszcze podsumowując, przypomnijmy przede wszystkim wolniej, przede wszystkim nie wsiadajmy e, na pewno, do na, pewno wolni, na pewno wolni na pewno e, pamiętajmy o tym, żeby. Żebyśmy mieli włączone światła, szczególnie wieczorami, te do, jazdy, do mijania, bo tak to jest światło do jazdy dziennej. Bądźmy trzeźwi za kierownicą i bądźmy dla siebie naprawdę mili. Dziękuję bardzo. Moimi państwu gościem była aspirant Marzanna Baratyńska z Łódzkiej Policji Drogowej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Do usłyszenia.